Rozpoczyna się generalny remont wiaduktu drogowego łączącego ulicę Kosteckiego w Wałbrzychu z Rejmonta w Boguszowie Gorcach. Most, pod którym przebiega linia kolejowa prowadząca do Jeleniej Góry, zyska nową płytę nośną, nawierzchnię bitumiczną i barierki. Poszerzony zostanie także ciąg dla pieszych przechodzących przez wiadukt. Remont jest kolejną inwestycją drogową realizowaną przez Wałbrzyskie Starostwo. W ciągu ostatnich 5 lat na naprawy infrastruktury przeznaczono około 10 milionów złotych. 10 km dróg już zostało wyremontowanych na 29 km, które są na terenie Wałbrzycha. Wiadukt jest głównym połączeniem drogowym i pieszym pomiędzy osiedlem krakowskim w Boguszowie Gorcach a Kuźnicami. Starostwo powiatowe starało się o realizację tej inwestycji od 4 lat. Najdłużej trwały ustalenia z Polskimi Kolejami Państwowymi, gdyż pod mostem przebiega linia torów prowadzących w stronę Jeleniej Góry. Wybrano już wykonawcę, którym zostało przedsiębiorstwo z Włocławka. Łączny koszt remontu wynieść ma około 400 tysięcy złotych. Będzie tam wymieniona nawierzchnia, oczywiście z wykonaniem izolacji płyty głównej, jak również później nawierzchnia bitumiczna. Zostanie wykonany nowy ciąg pieszy oraz dodatkowo będą wykonane poręcze, bariery, które będą znajdowały się na tym wiadukcie drogowym. Przygotowywane są obecnie oznaczenia drogowe informujące o możliwościach objazdu wiaduktu. Na czas remontu zostanie zainstalowana specjalna kładka dla pieszych. Organizacja ruchu po zakończeniu prac nie ulegnie zmianie. Remont powinien zakończyć się na początku grudnia tego roku.